Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, odcinku, który w zasadzie już zapowiadałem, odcinku dotyczącym omówienia tego, co było wydane w 2021 roku, podsumowania realizacji planów wydawniczych. Jak widzicie, mam tutaj kawałek arkusza kalkulacyjnego, mój własny prywatny arkusz, gdzie notuję sobie wszystko to, co jest w mojej kolekcji, co trafia do mojej kolekcji i podstawowy filtr, który mam założony, to na datę wydania na 2021 rok. I teraz tak, pora, jak będę opowiadał, tutaj też mam otwarte jeszcze troszeczkę zakładek, to wszystko będzie w trakcie narracji, a chyba zacznę po prostu zwyczajnie opowiadać to może nawet nie w porządku chronologicznym, tylko bardziej alfabetycznym, czyli to, co zostało wydane przez poszczególnych producentów. I przy tym będę mówił, co nie zostało wydane. Więc na początek wybierzemy sobie alfabetycznie włoską firmę Acme i już szybciutko. I teraz tak, od firmy Acme w zasadzie mieliśmy wydany tylko jeden zestaw, drugi zapowiadany dawniej zestaw do pociągów N Metropol, N Chopin i w tym zestawie dwa wagony PKP Intercity, obie nowe konstrukcje i super, jest to w zasadzie, była to dosyć duża niespodzianka, bo przynajmniej jeden z wagonów nie był zapowiadany, był zapowiadany co innego, także super, że ten zestaw wyszedł. Co mieliśmy jeszcze od firmy Acme, czego nie dostaliśmy? No to już jest śpiewka ostatnich, zdaje się, bez mała 3 lat. Już jakiś czas temu mieliśmy zapowiedziane zestawy do Sobieskiego, do Lecha, pojedynczy wagon tutaj drugiej klasy i wznowienie wagonu restauracyjnego, tyle że z nowym numerem i tych modeli nie doczekaliśmy się znowu w 2021 roku. Pytanie, czy zostaną wydane. Czy zostaną wydane w 2022 roku, czy jeszcze później. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało tak, że i w 2022 nie zostaną wydane. Tu mamy przykład tego wagonu, który już chyba, nie wiem, z 5, 6, może 7 lat był zapowiedziany i dalej nie jest. Z innych zapowiedzi Acme niezrealizowanych, to zapowiadany wcześniej, pod koniec chyba 2020 roku, model lokomotywy Trax 3 w malowaniu Lotos, no i całkiem niedawno zapowiedziana parę miesięcy temu Skoda 163 z oznaczeniami przewozów regionalnych. Kiedy się to ukaże, komentarz ten sam, czyli nie wiadomo. Generalnie odcinek ten tyczy się modeli 5 i 6 epoki, to powinienem powiedzieć na początku, nie po omówieniu jednego z producentów, no ale to jest generalnie profil mojej kolekcji i wszystko generalnie, co opowiadam w swoich filmach, to jest w oparciu o modele właśnie 5 i 6 epoki, modeli polskich i z Polską związanych. Dobrze, tyle o firmie Acme. O firmie teraz Albert Model. Tutaj ciężko jest mówić o zapowiedziach z tej prostej przyczyny, że tych zapowiedzi nie znamy. Z reguły wiadomość nawet nie od firmy Albert Model, tylko od firmy PMR Modele pana Krzysztofa Koja ukazuje się dosłownie parę dni przed emisją modeli. Modele się pojawiają bardzo efemerycznie, przylatują jak meteor i natychmiast znikają z rynku, pojawiają się za to w ofercie na rynku wtórnym, często za niestety już dużo wyższe pieniądze. Z zapowiedzi to chodziło w plotkach informacja o tym, że ma się ukazać model lokomotywy ST43 albo 060A, cokolwiek, ale coś polskiego. Niestety w 2021 roku nic takiego się nie ukazało, za to kontynuowane były serie wagonów tutaj
trzech konstrukcji, mianowicie z rodziny 411V, z rodziny 418V, czyli szutrówki, dampkary i cemenciarki z rodziny 408S. Zostało wydane kilka zestawów, tak jak tu widzicie, kilka zestawów dwuwagonowych i były też wagony pojedyncze. To wszystko to, gdzie tu w tej rubryce ma miejsce puste. Także sporo było wydane, całkiem pokaźna lista z niezrealizowanych, to tak jak mówię, ten ST43 model Rumuna, no i być może jeszcze jakieś inne tutaj z tych wagonów, które być może były w planach dystrybutora i producenta do ukazania się w 2021 roku, a się nie ukazały. Dobra, idziemy dalej. Firma Igra Model. Igra Model gdzieś się pojawiła w środku roku, zapowiedź reedycji platformy, żółtej platformy podkontenerowej Clip. Mówię reedycji, ma to nowy numer katalogowy. Model został zapowiedziany, ukazał się i tyle. Nie pokazałem go w osobnym unboxingu z tej prostej przyczyny, że chciałem pokazać to razem z platformą Roco. Do Roco dojdę. I znowu tutaj wspomnę ten temat. Czy coś jeszcze firma Igra Model zapowiedziała, a nie wydała? Nie. Dobrze, dalej. Firma MTB. Co do firmy MTB, to znowu nie ma specjalnie żadnych zapowiedzi takich długoterminowych. Nagle coś na stronie pojawia się w katalogu i wtedy albo to bierzemy, albo nie bierzemy. Wcześniej firma MTB wydała parę modeli PKP. Wszystkie te modele są konstrukcje również, mówię o modelach PKP, wydawane bądź będą wydawane przez inne firmy, i ET21, i SU46 przez firmę Pico, i tutaj ST43 będzie wydawane przez firmę Albert Model, stąd wydaje mi się, tak jakby firma MTB obraziła się na nasz rynek. Są jeszcze szynobusy SN61 i SN52, ale póki co te nie były wydawane w nowszych epokach, niż epoka czwarta, także w piątej, w szóstej nie ma. To samo tyczy się lokomotywy popularnego Cześka, czyli EPEU05. Też tego w nowszych epokach nie ma. Co prawda mam jeden egzemplarz, ale tylko dlatego, że wygląda tak jak podobnie do obecnego, czyli jest pomarańczowy. Inne modele koziołek, wszelakie Skody. Tu znowu żadnego prywatnego, czysto polskiego malowania nie było, jedynie takie luźno związane Skoda 181 040, model ten kupiłem, ale jeszcze nie posiadam w moich rękach. I to w zasadzie tyle o firmie MTB. Nic tutaj specjalnie nie jestem więcej powiedzieć. Tak jak mówię, ewidentnie po fali krytyki, skądinąd uzasadnionej, wydawać by się mogło, że firma MTB nie bardzo ma ochotę wydawać cokolwiek na polski rynek, mimo że strona polska funkcjonuje, mimo że są zapowiedzi wznowień SU46 i tak dalej, to nic nowego na razie nie widać. Dobrze, dalej. Już rozwiniemy filtr. Ingra Model, Pico. No i tu najwięcej do opowiedzenia. Sporo było tego, jak widzicie, wydane. Nawet bym powiedział, że całe mnóstwo. Nie wiem, jak to rozsądnie opowiedzieć. Może najpierw rozpocznę od, zwyczajnie, od lokomotyw. Także odznaczę sobie tutaj wszelkie tego typu inne pojazdy i już mam. No dobrze, SM42606 PKP Cargo to jest element zestawu startowego. Był wydany zestaw startowy, dodatkowo z dwoma wagonami fikcyjnymi węglarkami EAOS czy też EAS. To sobie zobaczymy później przy wagonach towarowych. Natomiast tu w tym momencie lokomotywa jest jak najbardziej poprawna, zgodna z pierwowzorem. Dalej
EU07 w malowaniu PKP Cargo. Wiele lat takiego nie było. Super. ST44788 w zielonym malowaniu. Egzemplarz, oryginał fotografowałem na Odolanach. Kolejny SM42 tym razem w malowaniu PKP Intercity. Dalej coś ze starszej epoki. Parowóz. Nowość, porządny parowóz. Niestety model nie jest idealny, ale mimo wszystko to zupełnie nowa jakość i to w wydaniu Pico. Dotychczas parowozy od firmy Pico mieliśmy bardziej jako zabawkowe. Dalej mieliśmy jeszcze dwie edycje popularnego Fiata SP45 i SU45, przy czym jedna jest to wydanie planowe, a drugie jest to reedycja wydanego już wcześniej modelu. Dodatkowo jeszcze w malowaniu Denaturat EP08, ET22, też w takim rzadkim malowaniu, niby żółte czoło, ale to bardziej żółte pasy, SU46 żółtym czołem i jedyna lokomotywa w malowaniu prywatnego przewoźnika PCC Intermodal i to był model lokomotywy Bombardier Trax. To tyle z omówienia lokomotyw. Teraz omówię może wagony osobowe, skoro tutaj mam pierwsze filtrze. Co my tu mieliśmy? Szaro-biały. Znowu reedycja wagonu w malowaniu drugiej klasy w PKP Intercity i bardzo dobrze, że ta reedycja się pokazała. Z chęcią przyjąłbym jeszcze kolejne trzy reedycje tych wagonów, kilka sztuk z różnymi numerami. To bardzo chętnie. Tak, dalej były, naraz się ukazały trzy wagony tu z epoki piątej B, piątej C, wagon restauracyjny, wagon kuszetka i wagon popularny łamaniec, czyli pierwszej, drugiej klasy, czerwono-zielono-kremowy. A pod koniec roku, na jesieni, mieliśmy dwa zestawy. Zestaw wagonu, dwóch wagonów zielono-kremowych, z czego jeden 111A, drugi 112A i para też zielono-kremowy plus czerwono-kremowy pierwszej klasy. To tyle z wagonów pasażerskich. Były oczywiście inne, ale tu, tak jak mówię, mnie to nie interesowało. Pora teraz przejść do wagonów towarowych. Te dwa wagony oznaczone jako EAS, wagony fikcyjne węglarka tej budowy w PKP Cargo nigdy nie jeździła, no ale to są składowe zestawu startowego w segmencie hobby, więc cóż, no trzeba to po prostu wybaczyć producentowi, tym bardziej, że sam zestaw był niezwykle tani jak na ceny poszczególnych modeli. Dalej znowu wagon fikcyjny, wagon konstrukcji takiej, która w malowaniu, w tym malowaniu jako wagon GBS nie funkcjonowała na PKP Cargo, wagon właśnie kryty, już nie segment hobby, ale classic, ale coś takiego było. I kolejny fikcyjny, czyli fikcyjny wagon z oznaczeniem wagonu pomiarowego należący do PKP PLK. I znowu tutaj też trzeba w jakiś sposób wybaczyć, chociaż ciężko jest wybaczyć cenę tego produktu, bo jest to produkt, który pokazuje różne rzeczy na temat jazdy składów, samej makiety i tak dalej. Dobrze, dalej mieliśmy kilka cystern, dokładnie sztuk 4, jedne w zestawie dwuwagonowym i dwie pojedyncze. Brązowa, dalej taka biała z łatami Gatix i dwie CTL Logistics szare. Dodatkowo zestaw wagonów GAX z piątej epoki i zestaw wagonów EAMS też z epoki piątej. To tyle o Pico, natomiast w przypadku Pico warto powiedzieć, że tu jest wielka, były wielkie oczekiwania, co prawda nie na 2021 rok, tylko początek tego następnego 2022 roku. Niestety się to nie ukazało, mowa tutaj o, nie ukaże się to na początku przyszłego roku, mowa tu
o zespole elektryczno-trakcyjnym N57. Jest to w tej chwili, zapowiedź jest przesunięta na koniec sierpnia 2022, kiedy się ukaże. No to po prostu zwyczajnie zobaczymy za parę miesięcy, czy się ukaże, czy nie. To tyle o firmie Pico. Firma Pico tak naprawdę swoje modele też w pewnym momencie dosyć przyblokowała emisję. Na wakacje było sporo zapowiedziane, większość się nie ukazała, później jednym rzutem ukazało się to na jesieni, ale jednak plan roczny został dotrzymany i to trzeba wyraźnie powiedzieć, niemalże w 100%. Nawet ET21 też złapało lekkie opóźnienie, ale pod koniec roku, tuż po świętach, jest już dostępne w sprzedaży. 2022, jak będzie wyglądał, to się dowiemy już niedługo. Liczę na to, że w momencie emisji filmu już to wiemy, już znamy zapowiedzi Pico. Być może nawet film, który nakręcę później, ukaże się wcześniej. Kręcę to teraz w poniedziałek, 27 grudnia, i sam z niecierpliwością czekam, kiedy te zapowiedzi się ukażą. Jeśli się ukażą, to odcinek nakręcę. Niemniej jednak, z punktu widzenia dnia dzisiejszego, nic więcej na ten temat nie jestem w stanie powiedzieć. OK. Firma Pico, to już mogę też tutaj tą stronę zamknąć. Acme też zamkniemy. Będę miał troszeczkę luźniej. Widzicie, jaka firma będzie następna. Już to pokazywałem. Następna będzie firma Riva Rossi. No i dobrze. Z firmy Riva Rossi mieliśmy trzy zapowiedzi. Ukazała się z trzech zapowiedzi jedna i reedycja zeszłorocznego modelu cysterny. Najpierw ta reedycja z literką P, ten sam numer katalogowy z literką P, nowy numer inwentarzowy i tyle można powiedzieć o tym modelu. Dalej otrzymaliśmy nurka, model lekko fikcyjny, bo jednak w tym malowaniu jest ciut inna lokomotywa, ale ok, otrzymaliśmy model, którego unboxing pokażę gdzieś w styczniu, w drugiej połowie stycznia. Model już mam w swoich rękach, ale jeszcze odcinka nie nakręciłem. Przy okazji tu o tym, co miało być jeszcze wydane. Zestaw trzech wagonów EAOS, też fikcyjny. Zdjęcia już są, być może ukaże się na dniach. Była szansa, że do końca 2021 roku się ukaże. Zostało niewiele dni, nie wiadomo, czy trafi teraz do sklepów, czy może, nie wiem, za 2 tygodnie, za miesiąc i tak dalej. W każdym bądź razie zdjęcia gotowego produktu już są w sieci, czego nie można powiedzieć o zdjęciach tego zestawu dwuwagonowego. To zostało przesunięte na za ileś tam miesięcy. Także tyle tutaj o modelach Riva Rossi i pora na Robo. O zapowiedziach może na końcu, natomiast no ile zostało wydane? Bardzo dużo zostało wydane i oczywiście nie zaprezentuję tu, nie wspomnę tu o wszystkich modelach, bo nie wszystkie mnie interesowały. Między innymi nie interesował mnie zestaw Odry, czterowagonowy zestaw z pociągu Odra, który zdecydowanie był hitem wydawniczym tego roku i kto wie, czy nie wygra wszelkich tam zawodów w temacie wagonów pasażerskich. Zawodów mam na myśli tutaj konkurs organizowanego na model roku corocznie przez miesięcznik Świat Kolei. Ale do rzeczy. Co było interesującego wydanego? Dla mnie najbardziej interesującym modelem był model w malowaniu Telka. Posiadam już w swoim ręku, w moich rękach jest, przepraszam za wyrażenie, w moich rękach jest już ten wagon. Odcinek unboxingu ukaże się w styczniu. Tak samo wspomnę w tym odcinku, zaprezentuję również kolejny wagon w malowaniu PKP Intercity, wagon drugiej klasy, standardowe malowanie, ale uwaga, z ryflowanym dachem. Co jeszcze mieliśmy? Dwie kuszetki, w zasadzie więcej, trzy kuszetki w kolorze niebieskim.
a dodatkowo serię wagonów zielonokremowych i czerwonokremowych oraz wagon połówkowy. Tu widzicie cała ta to ceglaste tło, wagony z piątej epoki. Naprawdę sporo było tego wydane. Do mojej kolekcji trafił również wagon oliwkowy, jako że z oznaczeniami z piątej epoki, z pociągu ze stacji Hykwan Holland, zdaje się. Trafił ze względu tylko na to, że zahacza o piątą epokę. Tyle o Robo. Robo wydał wszystko to, co zapowiedział, ale trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że Robo zapowiada swoje modele na parę tygodni przed emisją, kiedy w zasadzie wydawałoby się, że już modele są wyprodukowane i tylko jest kwestia dostarczenia do Polski. Są zapowiedzi na przyszły rok, choć to nie jest odcinek o zapowiedziach tego, co ma się ukazać w przyszłym roku, to może warto krótko wspomnieć, że mowa tu o powrotu do wydawania wagonów popularnych Ryflaków, jest zapowiedź zestawu czterowagonowego i oczywiście są zapowiedzi wagonów bagażowego i barowego, a ponadto, jak to mi tutaj Damian dzisiaj donosił, Robo wypowiedział się na Facebooku, że generalnie będą się pojawiać kolejne wersje dotychczas wydanych już Y-ków w roku 2022-2023, ale póki to oficjalnie nie pójdzie, niejako komentarz gdzieś tam do czyjegoś zapytania, to wydaje mi się, że jeszcze na razie nie ma o czym mówić. Dobrze, literka R, co mamy dalej? No Roko, tak, tutaj mam sporo otwarte i tutaj Roko po firmie Acme i Rivarossi jest kolejnym przykładem na to, jak to zapowiedzi nie udało się zrealizować, co jest dziwne, bo Roko no, na 90% wydawało to co, zwykle to, co zapowiadało, aczkolwiek nie jest to co roku, nigdy, znaczy nie nigdy, ale często było tak, że nie było jakichś innych przeszkód, a Roko jednak nie wydawało tego, co zapowiadało, czego przykładem jest kolejne opóźnienie wydaniu modeli wagonów kolei mazowieckich. Ale może najpierw to, co wydało. Doczekaliśmy się czego? Już tu patrzę. A, kolejnej edycji popularnego husarza lokomotywy Taurus Siemensa. Tym razem jest to EU44001. Model oznaczony poprawnie, bez błędów w logo, niestety pomalowany nową techniką. Co jeszcze? Ukazał się model lokomotywy ST44, niedawno prezentowany przeze mnie w historycznym malowaniu. Dodatkowo mieliśmy jeszcze szynobus Tomek. Był to hit początku 2021 roku. Szybko zginęło to z rynku. I również model lokomotywy związanych bardziej z Polską, model lokomotywy niemieckiej z parku tutaj maszynowego firmy Railpool, model lokomotywy Trax, który, uwaga, dokładnie w tych oznaczeniach jeździł w kolejach śląskich, stąd no, ten związek z naszymi kolejami jest bardzo silny i do składów zwyczajnie był mi potrzebny. Co jeszcze mieliśmy? Zestaw czterowagonowy. Tu widzę Fals, elektrociepłowni Żerań. To było wydane, zdaje się, na zlecenie firmy, na zamówienie firmy PMR Modele oraz jedynie zestaw dwóch wagonów węglarek brązowych PKP EAOS. I to jest cała emisja firmy Roko, jak widzicie, mało. Co nie zostało zrealizowane? No nie zostało zrealizowane, była zapowiedziany model lokomotywy Siemens Euro Sprinter EU45, numer jeszcze nieznany, spadło to zdaje się na marzec, był zapowiedziany parowóz OI2, też byłem nim zainteresowany, spadło to no, nie aż tak daleko, bo na pierwszy kwartał, tu mamy drugi kwartał, także to będzie co najmniej kwiecień, maj, czerwiec. Dobrze,
Dobrze, no i te wspomniane koleje mazowieckie, niby pierwszy kwartał plus wagon rozszerzenia, do tego też pierwszy kwartał. Przez moment wydawałoby się, że zostanie wydany również wagon platforma tutaj Klip. Wagon akurat ten w tym malowaniu jest nieco wagonem fikcyjnym. Wagony tego typu są w parku operatora Klip, ale jednak różnice są tutaj między modelem a oryginałem dosyć znaczące. Być może jeszcze do końca roku się ten wagon pojawi, ale póki co na stronie Roko dalej nie jest widoczny. Kiedy się okaże, nie wiadomo. Przy okazji polecam stronę tutaj i sam sklep, przystanek sklep, sklep internetowy i zdaje się stacjonarny. Nigdy nie byłem z Warszawy. Tu też na bieżąco macie, co kiedy ma się ukazać. Te rzeczy, które omawiam, są również tu, nie wszystkie, ale są wymienione. Dobrze, Roko wspomniane. Tak jak mówię, chciałem pokazać unboxing modelu Igra model razem tu z prezentacją tego wagonu, no ale póki co się nie udało. Firma M okazuje się, przepraszam, Roko, okazuje się nie firma M, tylko że minąłem literkę gdzieś M, ha, bo nic nie wydała. W zapowiedziach mieliśmy na ten rok firma Mechano, model platformy podkontenerowej firmy Mechano. Zapowiedź pojawiła się gdzieś w trakcie roku. Miało to być wydane w 2021 roku, póki co jednak jeszcze nie mamy. Zdjęcie, sama prezentacja tutaj oczywiście pochodzi od producenta, a strona no to praktycznie największego sklepu modelarskiego z terenów Niemiec. Dobrze, to zamkniemy i pora już kończyć. To może najpierw Trix, skoro mam otwartą stronę. Co wydało Trix? I już tu odznaczę Roko. Otóż Trix wydał nam reedycję zestawu dwóch cystern Gatix z logo Lotos pod tym samym numerem katalogowym 24213, ale mamy modele z nowymi numerami inwentarzowymi, więc super, razem już mamy cztery takie cysterny. Chyba są lekko fikcyjne, ale tego do końca nie jestem w stanie stwierdzić. Są to jednak wagony niepolskiej konstrukcji i czy akurat takie wagony, jakich modele firma Trix odwzorowuje, były w tym malowaniu, w tym oznaczeniach, to nikt do końca jednoznacznie się nie wypowiedział. Były przykłady zdjęć innych modeli i wnioski z tego takie ostrożnie płynące, że to inne modele są, że te to mogą być fikcyjne, ale jednak dowodu w sensie zdjęcia oryginału, dokładnie tych egzemplarzy, tych z tymi numerami inwentarzowymi, nikt nie pokazał. Firma Trix zapowiadała również na ten rok model wagonu z przesuwanymi ścianami z poolu przewoźnika AAE i z oznaczeniami PKP, ale model ten się nie ukazał. Został przesunięty na przyszły rok i to dosyć wcześnie. I już jestem prawie na końcu mojej opowieści. Tego, co się ukazało, została mi firma Tilik. Co my tu dostaliśmy? No, okazuje się, że na początku 2021 roku do mojej kolekcji trafił parowóz TKP31, parowóz standardu Elna, model parowozu wyprodukowanego przed wojną w Chrzanowie. Także no, generalnie spoza moich zainteresowań, ale akurat jakoś jest tak, że nowe parowozy, które ukazują się na rynku, przynajmniej niektóre, jakoś tak dosyć chętnie kupuję do swojej kolekcji. Stąd w 2021 roku moja kolekcja miała się powiększyć o 3 parowozy, powiększyła się o 2, bo 2 zostały wydane. No dobrze, to tyle z omówienia tego, co zostało wydane. Jak widzicie, tych modeli całkiem sporo trafiło do mojej kolekcji. 59 sztuk. Ładnie, prawda? A nie, więcej. To trzeba od góry.
90 sztuk. 90 sztuk modeli trafiło do mojej kolekcji modeli polskich i z Polską związanych. Liczba ta być może zbliży się do liczby 100, bo być może, już w tej chwili nie jestem w stanie sobie przypomnieć, uzupełniłem kolekcję o modele wydane w latach wcześniejszych lub modele obcych zarządów niezwiązane, też właśnie wydane wcześniej, albo o nieznanej mi dacie emisji. Także około 100 modeli w 2021 roku trafiło do mojej kolekcji. Sporo. No dobrze, to tyle tu z omówienia. Tak jak mówię, rok był ten pod znakiem niezrealizowania zapowiedzi i w ten sposób podchodzono do firmy Pico, a ja tu zaznaczę, że jednak plan wydawniczy na 2021 rok firma Pico praktycznie zrealizowała w 100%, no natomiast to duże opóźnienie wydania EN57 i opóźnienie generalnie, przesunięcie z lata na jesień wydania wielu modeli tu zaowocowało tym, że no ciężko tu mówić, że wszystko było idealnie tak jak należy, bo nie było. A do tego firma Rocco, firma Rivarossi, firma Trix, Mechano, jak widzicie już kilka wymieniałem, i jak zwykle Acme. U Acme jest to nie pierwszyzna, Acme nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek cokolwiek dostarczyła na czas zgodnie z zapowiedzią. Także rok ten był pod znakiem opóźnień w realizacji planów wydawniczych ze strony firm modelarskich, a przyszły rok, czy będzie pod znakiem opóźnień, tego jeszcze nie wiemy, natomiast wiemy już, że niestety będzie pod znakiem podwyżek i być może miejscami dosyć drastycznych, ale o tym będziemy gadać w innych filmach dotyczących zapowiedzi właśnie na przyszły rok, z czego mam nadzieję już niedługo, już za parę dni, za dzień, za dwa, za trzy poznamy to, co będzie chciała wydać w przyszłym roku firma Pico. Ale póki co pora kończyć ten odcinek. Kończę więc, wymyśliłem sobie w tej chwili, że chcę zaprezentować ten odcinek w Sylwestra. Jeśli rzeczywiście ukazuje się Sylwestra, no to nie pozostaje mi nic innego na koniec, jak życzyć Wam udanego Sylwestra, szampańskiej zabawy i przyjemnego wejścia w ślizgu, jak to sobie życzą z reguły Niemcy, dosłownie oni życzą sobie w ślizgu w 2022 rok. Cześć!